Pewność siebie to jest taki element pracy nad sobą, który jest podstawą osiągania czegokolwiek w życiu. Jeżeli nie masz pewności siebie, to nie jesteś w stanie pójść do przodu. I o tym właśnie będziemy mówić sobie w tym odcinku podcastu. Zapraszam. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, by stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię, drogi słuchaczu, bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy do tematu praw sukcesu Napoleona Hilla. Będę mówił o pewności siebie, czyli tomie trzecim. Ale okazało się, jak tak dobrze popatrzyłem w notatki, że coś, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, czyli 6 największych lękach, również już dotyczy tomu trzeciego. Czyli w poprzednim odcinku tak się rozpędziłem, że opowiedziałem dwa tomy i kawałek. Więc jeżeli temat Cię interesuje, to wróć do poprzedniego odcinka o prawach sukcesu. Tam, gdzie mówiłem właśnie o określonym celu głównym i o traście mózgów i przy okazji wspomniałem też o 6 lękach. Więc pierwszym założeniem tomu trzeciego Napoleona Hilla, spraw sukcesu odnośnie pewności siebie, jest właśnie te 6 podstawowych lęków. I pewność siebie jest odpowiedzią na te lęki. Ponieważ istnieje 6 takich podstawowych lęków, których my jako ludzie doświadczamy, które hamują nas w rozwoju, które powodują, że nie osiągamy swojego pełnego potencjału, to właśnie w trzecim tomie praw sukcesu Napoleon Hill podaje, co trzeba zrobić, aby te lęki nieco okiełznać. I sposobem na okiełznanie tych lęków jest właśnie pewność siebie. I nie wiem, czy to już zauważyłeś, czy jeszcze nie, ale z moich doświadczeń wynika, że pewność siebie buduje się takimi schodkami, że ona nigdy nie jest budowana liniowo. Nie ma takiej sytuacji, że każdego dnia stajesz się troszeczkę bardziej pewny siebie. Nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Bo pewność siebie wynika z doświadczania życia i z akcji. Czyli boisz się czegoś, właśnie doświadczasz jednego z tych lęków, na przykład lęku przed ośmieszeniem się albo zwyczajny lęk przed utratą czegoś i nie chcesz jakiejś czynności wykonać. Po czym przełamujesz się, robisz to coś i nagle się okazuje, że to wcale nie było takie straszne. I w momencie, gdy masz już to doświadczenie, że to coś, co zrobiłeś, nie było takie straszne, zwiększa Twoją pewność siebie. Ponieważ gdy następnym razem staniesz przed taką decyzją, przed takim dylematem, przed takim wydarzeniem, że masz coś zrobić, no to się okazuje, że a, już kiedyś to zrobiłem, to już nie jest takie straszne, no to zrobię, już przyjdzie Ci to łatwiej. I dlatego też ta pewność siebie buduje się takimi schodkami, buduje się krokowo. Więc następnym razem znajdujesz znowu coś, co Cię przeraża, coś, co wydaje Ci się, że Cię przerasta, coś, czego nie jesteś w stanie zrobić, ale bazując na swoich poprzednich doświadczeniach, gdzie robiłeś mniejsze rzeczy, to sobie myślisz tak, no robiłem takie mniejsze rzeczy, no i jakoś one mnie nie zabiły, udało się to zrobić, może to było jakieś wystąpienie przed ludźmi, może to było oddanie jakiegoś wielkiego projektu, może to jest zmiana pracy, może zmiana miejsca zamieszkania, no jakiś tam lęk zawsze się pojawia, lęk przed zmianą, lęk przed przyszłością, no ale skoro kiedyś mi się to udało, no to chociaż teraz to jest wyzwanie większe niż kiedyś, no ale no może warto zaryzykować, tak? I sobie tam gdzieś taki wewnętrzny dialog w głowie prowadzimy i ten dialog albo doprowadza nas do miejsca, do takiej blokady, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no i wtedy cała zabawa, zbudowanie pewności siebie idzie na marne, ale mam nadzieję, że przynajmniej w większości przypadków ten twój dialog wewnętrzny doprowadza ci do sytuacji, gdzie mówisz, dobra, przełamię się, zrobię to, raz kozie śmierć, idziemy w ten temat i przełamujesz ten lęk. W momencie, gdy przełamujesz ten lęk, na bazie poprzednich doświadczeń, no okazuje się, że jesteś dumny z tego, co zrobiłeś,
jesteś o krok dalej, stajesz się człowiekiem, który jest w stanie osiągać coraz więcej, więc znowu wykonałeś kolejny krok. I każdy taki krok buduje coraz większą pewność siebie. I Napoleon Hill nawet przedstawia taką formułę pewności siebie, 5 kroków, które pokazują, że ta pewność siebie może się budować na coraz większym poziomie. I 5 kroków wygląda następująco. Po pierwsze, jesteś świadomy tego, że masz zdolność osiągania tego, co sobie wyznaczysz. Masz zdolność osiągania pewnych celów. No bo skoro wcześniej udało ci się takie cele osiągać, przełamałeś się do tego, żeby pójść ten krok dalej i jakiś tam cel osiągnąć, to masz już świadomość tego, że posiadłeś umiejętność osiągania wyznaczonych celów. To jest niezwykle istotne, to jest pierwszy krok, ale niezwykle istotny. Musisz wiedzieć, że jesteś w stanie to zrobić. Skoro zrobiłeś to kiedyś, jesteś w stanie to zrobić też teraz. Więc pierwszy krok, masz zdolność osiągania różnego rodzaju wyznaczonych celów. Druga ważna rzecz w tej formule budowania pewności siebie jest to, że myśli dominujące przekształcą się w rzeczywistość. Bo nic nie jesteśmy w stanie zrobić, dopóki sobie najpierw tego nie wymyślimy. Więc najpierw musimy sobie coś wymyśleć, zaplanować, nawet jeżeli to jest krótki proces tego planowania, to jednak najpierw musi powstać coś w naszej głowie, jakieś wyobrażenie, żeby mogło się ono przekształcić w rzeczywistość. Nie ma innej drogi. I teraz niezwykle istotne jest tutaj słowo dominujące, myśli dominujące. Ponieważ jeżeli nie zadbasz o czystość umysłu i doprowadzisz do tego, że w swojej głowie będziesz, nazwijmy to, hodował chwasty, czyli w głowie, w twoim ogrodzie zamiast pięknych roślin pojawią się chwasty, czyli myśli negatywne, to one również przekształcą się w rzeczywistość. Czyli polegniesz w tym dialogu wewnętrznym. Zaczniesz sobie mówić, a nie uda mi się, a już kiedyś mi się nie udało, a może to jednak będzie trudniejsze niż myślałem. To te myśli bardzo szybko złapią cię i nie pozwolą ci pójść dalej. Będziesz uwięziony w takim bagnie, będzie ci bardzo ciężko z niego wyjść. Więc pamiętaj o tym, że myśli dominujące przekształcą się w rzeczywistość. Nieważne, czy one będą pozytywne dla ciebie, czy negatywne, nieważne, czy je będziesz postrzegał, że są one dla ciebie dobre, czy są dla ciebie złe, jakiekolwiek by one nie były, to właśnie one przekształcą się w rzeczywistość. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby dbać o czystość intencji, dbać o czystość myśli, bo te myśli doprowadzają cię do końcowego rezultatu. Trzecim krokiem jest autosugestia, czyli to, że uporczywie czegoś żądasz, pragniesz, masz ten swój wyznaczony cel i cały czas myślisz o nim, cały czas nastawiasz się na to, że go zdobędziesz, że wykonasz te czynności, to automatycznie się nakręcasz. Jeżeli myślisz, że to zrobisz, to przychodzą ci coraz bardziej pozytywne myśli, przychodzi energia do działania i okazuje się, że to robisz. Czyli musisz się sam nakręcać właśnie w sposób taki pozytywny, żeby ten efekt osiągnąć. O tym mówi trzeci krok właśnie formuły pewności siebie. I znowu, jeżeli czym większą masz pewność siebie, im bardziej pozytywnie mówisz o sobie, myślisz o sobie, tym lepsza jest ta autosugestia i tym większe masz szanse, że osiągniesz to, co sobie zaplanowałeś. Czwarty krok w formule pewności siebie to jest bardzo konkretny, wyznaczony cel na najbliższe 5 lat. Czyli nie da się osiągać czegoś w dłuższym okresie, jeśli nie wiesz, co to ma być. To ma być określony, zapisany cel na najbliższe 5 lat, łącznie z kwotami pieniędzy, które potrzebujesz zarobić, żeby taki cel osiągnąć, łącznie z konkretnymi kamieniami milowymi, co się musi wydarzyć po kolei, żeby ten cel osiągnąć. Mamy w podcaście, zaraz na początku, mam system planowania. Zobacz sobie ten system planowania. Może to jest coś, co ci pomoże właśnie takie cele realizować. Ważne jest to, że nawet Napoleon Hill na początku XX wieku powiedział, jak to jest istotne, żeby taki cel był spisany, żeby taki cel był wyznaczony, żeby był wyznaczony bardzo dokładnie. I od tego czasu nic się nie zmieniło. Cały czas metodologia
osiągania pewnych rzeczy wygląda bardzo podobnie. Musisz mieć cel i do niego dążyć. Więc ten cel musi być mocno, konkretnie wyznaczony. I piątym punktem, który mi osobiście bardzo, ale to bardzo się podoba, o którym pisze Napoleon Hill, to to, że twój cel, twoje działania, twoje budowanie pewności siebie musi być z korzyścią dla wszystkich. Że nie będziesz podejmował działań, które będą w nierównowadze. Nie będziesz podejmował działań, które będą kogoś krzywdzić, które mogą spowodować, że ktoś po prostu straci na tym, w jaki sposób ty działasz. Musisz zawsze myśleć w kategorii wygrany, wygrany, a najlepiej wygrany, 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 wygrany. Czyli nawet jeżeli w całą układankę jest zaangażowane więcej osób, to zawsze myśl tak, żeby wszyscy na tym skorzystali. Dopiero wtedy jesteś w stanie budować długoterminowy sukces. I ta pewność siebie wynikająca z tego, że pomagasz też innym osiągać ich cele, jest dużo mocniejsza, dużo wyższa niż taka pusta, zbudowana tylko na egoizmie, że tylko bierzesz wszystko dla siebie, a inni dookoła ciebie tracą. Jest to niezwykle, ale to niezwykle istotne. Więc formuła budowania pewności siebie polegająca na pięciu krokach. Pierwszy krok, masz zdolność osiągania celu. Wiesz, że masz tą zdolność i wiesz, że go osiągniesz. Drugi punkt, myśli dominujące przekształcą się w rzeczywistość. Trzeci punkt, autosugestia. Uporczywe pragnienie w twojej głowie, które sobie cały czas powtarzasz, w końcu się urzeczywistni. Czwarty punkt, cel na najbliższe 5 lat, łącznie z kwotami do zarobienia, łącznie bardzo konkretnie wyznaczony. I piąty punkt, działaj tak, aby korzyść była dla wszystkich. Kropką nad i w całej pewności siebie, w całym budowaniu pewności siebie jest to, że musi być ona, i powtarzam to zawsze i wszędzie do znudzenia, pewność siebie musi być oparta na gruntownej wiedzy. Nie może być oparta na życzeniu sobie, żeby tą wiedzę posiadać, tylko ta wiedza musi być. A wiedza się bierze z działania. To, o czym mówiłem wcześniej, o tych schodkach. Wchodzisz na konkretne schodki, doświadczasz czegoś, przeżywasz coś, masz swoje wnioski, wyciągasz te wnioski i jesteś o tyle silniejszy, silniejsza. Jeżeli tylko w głowie odgrywasz różne scenariusze, co by było gdyby, to to nie jest pewność siebie. To jest budowanie, tworzenie pewnej wydmuszki, która prędzej czy później się rozsypie, załamie i nic z tego nie będziesz mógł zbudować trwałego. Więc pewność siebie musi być oparta na bardzo, ale to bardzo gruntownej wiedzy wynikającej z działania. To tyle, jeśli chodzi o kolejny, trzeci już tom Praw Sukcesu Napoleona Hilla, trochę z moimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że pomoże ci to zobaczyć, o co posłuchać, zobaczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, nawet jeżeli książki jeszcze nie czytałeś. Pozdrawiam cię serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Marcin Kądziołka. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.